Cześć, witam Was serdecznie. Jestem w Bieszczadach. Za mną jest Połonina i Góra Smerek. Jestem tutaj po to, żeby przeprowadzić warsztaty fotograficzne. Ale tym razem nie chciałbym o tym mówić, natomiast chciałbym przeprowadzić wywiad z Bartoszem Cyganem, człowiekiem, który zjadł zęby na nauczaniu fotografii, absolwentem Szkoły Filmowej w Łodzi. I Bartosz jest właśnie po drugiej stronie, czyli jest w Krakowie. Halo, Bartoszu, witam Cię serdecznie. Halo, cześć Szymon, witam. Wiele osób kupuje aparat, bardzo dobry sprzęt, wydaje bardzo dużo pieniędzy i okazuje się, że ten sprzęt nie robi dobrych zdjęć. Mógłbyś to skomentować? Ludzie kupując aparat, inwestują w sprzęt, chcą robić zdjęcia jak najlepsze, ale okazuje się, że aparat nawet najwyższej klasy sam w sobie nie zrobi dobrych zdjęć. Musimy umieć go obsłużyć, umieć ustawić, ponieważ technika nie jest idealna, nie zrobi wszystkiego tak, jak my chcemy, nie czyta nam w myślach, dlatego musimy sami wiedzieć, jak zrobić zdjęcie. Czy tę sytuację można porównać do samolotu, który utrzymuje pewną wysokość w trybie autopilota, natomiast nie zrobi akrobacji, nie zrobi czegoś, co zachwyci oglądających? Oczywiście. No, tutaj też mamy przykład tego, że jeżeli samolot lecąc chce pilot zrobić jakieś akrobacje, jakieś zachwycające rzeczy po to, żeby publiczność była pod wrażeniem tego, co pilot potrafi zrobić, żeby to było efektowne. Tak samo w przypadku fotografii. Automatycznie, jeżeli ustawimy, zrobimy zdjęcia poprawne. Będą technicznie poprawne, nie zawsze operator sobie poradzi oczywiście w pewnych warunkach, ale jeżeli chcemy zachwycić naszego widza, tak jak pilot chce zachwycić widza, to my musimy nauczyć się tego, nauczyć się obsługi sprzętu po prostu i pewnych kwestii też, jak zrobić zdjęcie, żeby było atrakcyjne pod względem światła, kompozycji, że można to oczywiście porównać. Czyli wyłączamy tę zieloną automatykę tego autopilota i przechodzimy w tryb manualny, rozumiem? Oczywiście. Ja tutaj kładę nacisk na to, że jeżeli zaczynamy fotografować, to żeby świadomie robić zdjęcia, zielona automatyka to jest tryb, którego już nigdy więcej nie użyjemy po to, żeby robić zdjęcia takie, jak powinny być, jakie chcemy, żeby były, a nie takie, jak chce aparat, żeby było. Warto taką licencję pilota wyczynowego nabyć, prawda? Warto się nauczyć po prostu. Pilot też musiał się długo uczyć, nie nauczył się tego sam. Ktoś musiał doświadczony mu pokazać, jak to zrobić, dlaczego, jak pewne rzeczy się dzieją. Tak samo w przypadku fotografii. Też warto skorzystać z doświadczenia innych, zobaczyć, jak się robi zdjęcia, dlaczego ustawiamy pewne rzeczy w aparacie, czas, przysłona, czułość ISO, ustawienie się względem światła, kompozycja. To wszystko o wiele szybciej będzie się od kogoś nauczyć niż próbując samemu, bo wiele błędów można popełnić, stracić czas, a tak nauczymy się od kogoś. Bartoszu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.